Jesteś żeglarzem, nie tylko pływającym na Georgian Bay, ale także mającym za sobą przejście Atlantyku. Byłeś komandorem klubu żeglarskiego Biały Żagiel i jak sądzisz, czy hart żeglarski i doświadczenie w pracy społecznej pomoże Ci w pracy radnego? Ja myślę, że na pewno tak. To jest takie zahartowanie się pracy społecznej, pracy z ludźmi. Byłem komandorem Polskiego Klubu Żeglarskiego przez 5 lat w Toronto i nadal jestem wicekomandorem Polish Yachting Association North America. To zrzeszają kluby amerykańskie i kanadyjskie właśnie tej organizacji. I zajmuję się pracą społeczną już od dłuższego czasu. I to jest takie przejście właśnie z pracy społecznej do pracy również z ludźmi, ale na terenie Mississaugi. Na terenie, które zajmuje, Polacy zajmują jedną, chyba piątą części Mississaugi. Chciałbym dla tej naszej społeczności, dla Polonii, nie tylko, mieszkających w Mississaugi, coś zrobić. Jestem zahartowany w pracy społecznej. Mam nadzieję, że praca w City Mississauga również będzie owocem tego mojego doświadczenia, jakie mam tutaj przez tyle lat w społeczności polskiej i nie tylko. Praca w mieście to nie tylko to codzienne reprezentowanie społeczności dzielnicy i zabieganie o zapewnienie jej jak najwyższych standardów. Czy w paru zdaniach mógłbyś powiedzieć, jakie będą Twoje priorytety? Co jest najważniejsze? Miasto się rozwija, jest to siódme miasto największe w Kanadzie. Więc jak przyjechałem do Kanady, to miasto miało 250 tysięcy ludzi, w tej chwili jest około 800 tysięcy, także to miasto widać jak się rozwija. I myślę, że moje doświadczenie, jeżeli chodzi o budownictwo, jestem inżynierem z doświadczenia, pozwoli mi na to, aby podejmować decyzje, w jakim kierunku to miasto ma się rozwijać, jak się ma rozwijać. I jestem zawsze otwarty na spostrzeżenia ludzi i umiem tych ludzi słuchać. Mam tutaj moje priorytety, czyli to, co chciałbym zrobić w tym mieście i chciałbym to zrealizować w miarę możliwości, jak będę radnym w mieście Mississauga. Znam Ciebie z życzliwości i chęci podawania ręki ludziom, którzy są w potrzebie. I czy jako radny także zamierzasz pamiętać o tych, którzy mają problemy i często potrzebują wsparcia, by z powodzeniem radzić sobie w administracyjnej dżungli? Ja myślę, że to pomaganie ludziom jest takie wpojone przez rodziców dla mnie i zawsze byłem przychylny ludziom, którzy potrzebowali pomocy. Jak myślę, że w mojej pracy w Mississaugi będę również się kierował moim takim doświadczeniem, które wyniosłem z domu, jak również tym doświadczeniem, które wyniosłem tutaj w Kanadzie, będąc komandorem Polskiego Klubu Żeglarskiego, jak również kierując się moją sympatią do ludzi, tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. Jest to takie moje, myślę, że motto życiowe i do tej pory mi wychodziło, więc mam nadzieję, że jak będę tym radnym i Mississaugi, również będę starał się pomagać ludziom i w miarę moich możliwości służyć tym ludziom, bo to jest jednak, być radnym to jest taka służebna rola dla tych ludzi, którzy mieszkają, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują wsparcia, jeżeli chodzi o radnego, który reprezentuje ich rejon i każdy ma jakieś problemy swoje, jeżeli chodzi o problemy czy mieszkaniowe, czy problemy z jakimś infrastrukturą, czy pozwoleniem na budowę. Jest to cały czas styczność z ludźmi, którzy mieszkają w tym mieście i którzy mają nie problemy, ale chcą od tego miasta coś, oczekują od tego miasta. Także myślę, że jestem przygotowany do tego tematu, jestem inżynierem zawodu i mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu. No, czyli wszyscy będą w przyszłości, miejmy nadzieję, oczekiwać pomocy od Ciebie, a może powiedz, w jaki sposób Polacy mogą Ci pomóc w tym, byś osiągnął sukces w wyborach i został tym radnym, żeby realizować swoje plany i ambicje.
Mam nadzieję, że zostanę tym radnym, dlatego że populacja tego miasta jest dość duża, jeżeli chodzi o Polaków. Niemniej jednak Mississauga jest podzielona na rejony i tylko ci ludzie mogą głosować, którzy mieszkają w danym rejonie. Czyli ja szacuję, że w tym moim rejonie mieszka około 4000 Polaków. W ostatnich wyborach również odniosłem chyba się daje sukces, dlatego że byłem na drugim miejscu po Franku Dahl, który był radnym tutaj przez ostatnie 28 lat i zająłem drugie miejsce, także to dzięki również Polakom, którzy głosowali na mnie i mam nadzieję tym razem również będą głosowali i ze skutkiem, bo to jest by-election, czyli powtórne wybory. Czyli frekwencja nie jest taka duża jak w normalnych wyborach i mam nadzieję, że ta część Polaków, która przyjdzie na głosowanie i będzie na mnie głosować, zadecyduje o tym, kto będzie tym radnym. Mam nadzieję, że korzystnie dla mnie. Apelujemy do wszystkich Polaków, by nie siedzieli w domu i solidarnie poszli do urny oddać na ciebie głos. Dziękuję. Mam nadzieję, że tak będzie i to będzie wasz głos w mieście Mississauga. Mój głos będzie waszym głosem. Dziękuję bardzo. Ja też. Dziękuję. Dziękuję bardzo.